cześć, audycja Kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 80. 80. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Obok mnie Andrzej Nowak. Zaczniemy nietypowo. Obok powiedziałeś w ogóle, teraz w szoku jestem. Normalnie. Po mojej drugiej stronie zawsze. Kurczę, to nagrywamy jeszcze. Nie no, na trzecią urodzinę to możemy to. Możemy zakładać słuchawki z powrotem. Okay. Nie ma zmiły. Dobrze, nie będzie cięcia. Znaczy będzie cięcie, bo za moment przeskakujemy do rzeczy, która została nagrana na Złotych Kurczakach. Tak, czyli naszą, powiedzmy, że mini relację. Naszymi gośćmi był Marcin Łuczak i Krzysztof Pielaszek. I teraz sobie posłuchacie, o czym tam rozmawialiśmy na miejscu. A za chwilę wrócimy i po tym, jak już ochłonęliśmy po całej imprezie, już w starym składzie, powiemy co na nasze jakieś dodatkowe odczucia. Także tutaj jest takie piękne cięcie. Tak, zacznę. Jesteśmy właśnie na Złotych Kurczakach, edycja 6. I są z nami Marcin Łuczek, Krzysztof Pielaszek. No i jo. I inny Krzysiek, który znowu siedzi naprzeciwko mnie. Dobra, więc jak relacje, jak wasze wrażenia z całej imprezy, chciałem się spytać, oraz czy jest to wasza pierwsza impreza na Złotych Kurczakach, wasza pierwsza obecność na Złotych Kurczakach, czy już któraś z kolei? Ja jestem na Złotych Kurczakach bodajże trzeci albo czwarty raz. Zawsze w jakiś sposób udawało mi się współtworzyć tą imprezę, chociażby poprzez poprowadzenie jakichś spotkań. Troszeczkę cały czas zastanawiam się, czy mi się podoba ta miejscówka i na swój sposób jest bardzo w klimacie, bo jest trochę taka undergroundowa. Jest bardzo zimno, ale bardzo mi się też podoba, co chłopaki zrobili. Oczywiście mam to na myśli Bezgrole i wydawnictwo Aty, które pomaga w tym roku. Szczególnie wystawa, jak została zrobiona wystawa Miazmy, plansz z Miazmy Łukasza Mazura, która wygląda niesamowicie i spędziłem tam kilkanaście ładnych minut i to nie raz. I świetna jest też muzyka, całe tło i przygotowanie wystawy. Pewnie zobaczycie na zdjęciach w relacjach z tej imprezy. Taki półmrok, czerwone światło, tak jak powiedział Andrzej, muzyka i całe pomieszczenie jest dostosowane do tego klimatu i wygląda po prostu świetnie. Ja jestem zadowolony z każdych Złotych Kurczaków, cieszę się, że taka impreza jest i cieszę się, że tegoroczna edycja też doszła do skutku. Nie byłem na edycji łączonej razem z Puszczam Festem, więc nie wiem, jak tam to wyglądało, ale cieszę się, że impreza znowu wróciła do Wrocławia i jest samodzielna. No jako rodowity wrocławianin, ja się bardzo cieszę, że znowu jesteśmy w Wrocławiu. To jest prawie jak wiesz, Wrocław, Legnica, 60 km, to sypialnia tutaj w okolicy. Cieszę się bardzo, szczególnie, że mam jakieś 10 minut tramwajem do lokalizacji teraz Złotych Kurczaków aktualnie w tym momencie. Nie, tramwajem to spoko. Tak, na piechotę 20, więc niestety wiesz, trochę trzeba by się wsilić. Co mi się podoba w tym roku, w tej edycji, to naprawdę to, że w momencie, w którym przyszedłem, około godziny 13, było tutaj o wiele, wiele więcej osób niż na Złotych Kurczakach dwa lata temu, które odbywały się w Barbarze. Wtedy jeszcze miejsce jest dość specyficzne. A ponieważ fandom to jest taka organizacja, którą to się głównie wykorzystuje na jakieś planszówki dla studentów, to jest takie bardziej centrum studenckiego życia, gdzieś to ma animować to życie. Natomiast to Złote Kurczaki wpisują się jakoś tutaj wyjątkowo i rzeczywiście trochę to im odpowiada. No i na pewno jest tu kilka takich rzeczy, spotkania z autorami, które mi się podobały. Jest to przygotowane solidnie oczywiście, jak co roku. A chociaż ja jestem dopiero drugi raz, bo oczywiście impreza wrocławska, to nigdy nie dotrzesz przed czwartą edycją przynajmniej. Natomiast uważam, że jest bardzo solidnie, bardzo przyjemnie i się świetnie bawiłem w dniu dzisiejszym, więc mam nadzieję, że będzie to trwać tak dalej. No a ty Krzychu, jak tam? No ja generalnie trzecie Złote Kurczaki właśnie zaliczam i
też się, jest ok, jest jak najbardziej fajnie, nie wiem, może ty się teraz zaraz wypowiesz na ten temat. Mi się dużo bardziej podoba jednak idea kurczaków osobno niż razem ze Szlamfestem, pomimo tego, że rok temu było naprawdę super tam w Gdańsku, ale jednak jakoś odnoszę wrażenie, że ta impreza dużo lepiej funkcjonuje, powiedzmy, jako osobny byt, a nie byt łączony. A jak ty sądzisz, tak z ciekawości, bo jak rozumiem, wy nie byliście w Gdańsku. No to... Znaczy, Szlamfest jest cudowną imprezą, ją uwielbiam, natomiast faktycznie fajnie, że Złote Kurczaki są independent bytem, tak naprawdę, bo nic nie odciąga uwagi od drugich rzeczy, jak na przykład musieliśmy w zeszłym roku zastanawiać się, czy zostając do końca gali, która była oczywiście cudowna, Złotych Kurczaków, czy uda nam się zająć dobre miejsca, najlepsze miejsca przy barierkach na wrestling. No tutaj nie ma tego problemu, wiesz po co jedziesz, no też przyjeżdżają osoby, które wiedzą po co przyjeżdżają na tą imprezę. Miałem tylko wrażenie, że największy plus dla Złotych Kurczaków, jaki może się okazać przez połączenie ze Szlamfestem w zeszłym roku, to jest większa ilość przypadkowych odwiedzin. Tu jednak jest impreza stricte komiksowa, dla ludzi, wydaje mi się, że jakoś związanych, i szansa na przypadkowe wejście nie jest wcale taka duża. Szlamfest przez swoją różnorodność, że była i muzyka, i gry, i wrestling, i komiksy, mógł przyciągnąć więcej osób, które nie zdawały sobie sprawy, że komiks niezależny jest tak fajny, i mogło się to przerodzić właśnie w odwiedzanie jakichś imprez. Natomiast co do miejsca... No trochę pojeździliśmy w kółko, żeby zaparkować, tak naprawdę. No mamy blisko z obecnie tak zwanej metropolii górnośląskiej i no i miejsce jest ok, jest czysto, nie wieje, nic na ciebie nie kapie, więc no sanitarnie jest w porządku, miejsca są na prelekcje wygodne. Te krzesła są bardziej wygodne niż myślałem, tak naprawdę. Co to jest w ogóle? Jakaś plecionka? Jak sznurek trochę, tak jak pranie się wieszało, nie? No nieważne. Wygodne. Więc tu lokalizacja jest w porządku. W pewnych momentach na strefie targowej było tylko trochę duszno, ale jak dużo osób się zbiera w jednym miejscu, no to nie ma opcji, żeby było inaczej. Ale jestem z tego jak najbardziej zadowolony. Mam nadzieję, że siódma i kolejna część Złotych Kurczaków też będzie się odbywała we Wrocławiu. Bo Wrocław chyba nie ma jako takiej imprezy komiksowej. No, my nic nie mamy nawet komiksowego, więc u nas niestety. Natomiast co w porównaniu fandom a Barbara, tak się nazywało? Tam było więcej miejsca. W Barbarze? Tak mi się wydaje. Chyba przestrzeń była większa i wszystko było w jednym miejscu niż tak po korytarzach, ale na przykład nie wyobrażam sobie, żeby tatuażyści, którzy są na obecnej edycji, mieli taki spokój w Barbarze, żeby mieć gdzieś z boku pomieszczenie, żeby kogoś tatuować i zachować jakąś sterylność przy tym taką. A z drugiej strony ja na przykład uważam, że w momencie, w którym no Złote Kurczaki są imprezą dość niszową, ale jednak uważam, że to jest impreza, którą warto promować, warto zapraszać media na nią, jakichś sponsorów i tak dalej, partnerów, to jednak Barbara jest miejscem, które o wiele lepiej się doskonalowało niż tutaj fandom. Jednak fandom ma swój specyficzny klimat, ale jest to klimat raczej konwentu z początku XXI wieku, niżeli właśnie tutaj imprezy takiej, którą rzeczywiście możesz prosić jak najwięcej osób, które nie mają pojęcia, z czym się ten klimat je, i mogłyby wejść i dziwnie się poczuć troszeczkę na początek. Masz to na myśli taki trochę klimat szkoły podstawowej, w której się dzieje. Albo domów kultury, w których były właśnie pierwsze imprezy, takie mangowe, jeszcze jak pamiętam z dawnych czasów, to jest ten klimat. Wydaje mi się, no ja też jestem bardziej za Barbarą jednak, tam miejscówka była troszeczkę, troszeczkę lepsza. Na pewno bardziej reprezentacyjna, tak. Tak jak tutaj Krzysiek powiedział. Zdecydowanie bardziej reprezentacyjna, reprezentatywna. Mieliśmy tam do dyspozycji scenę. No rzeczywiście była. Nawet jakiś pokaz animacji był, prawda? Wtedy, dwa lata temu, przed galą. Wiem, że na którejś edycji w Kurczaku, gdzie byłem w Barbarze, można było obejrzeć Prison Pit.
pamiętam, ale to trzeba było przejść schodami na jakieś piętro i tam była osobna sala, i w której potem była też gala chyba rozdania nagród, a może coś mylę, w każdym razie tam można było obejrzeć. Troszeczkę wydaje mi się, że ta jednak Barbarze to wyglądało troszeczkę lepiej się to wszystko układało. Z drugiej strony stoisk z poszczególnych twórców w tym roku też jest mnóstwo i nie wiem, czy to by się też tam zmieściło. Może to jest tylko wrażenie, ale to wygląda jakby trochę było więcej niż poprzednio, w poprzednich latach. Ewentualnie jeszcze może być jakaś trzecia opcja i inne miejsce we Wrocławiu, prawda? No, powierzchni tutaj wam raczej nie brakuje. No, mamy kilka takich miejsc, które nadawałyby się na tym, prawda? Tutaj Na stulecia. Od razu. Nie, ale jest kilka takich miejsc, które mogłyby się do tego nadawać, natomiast wiem, że też we Wrocławiu ostatnio było różnie z dogrywaniem miejsc na imprezy bardziej pokulturowe. Więc się nie dziwię, że mogło to zajść różne rzeczy, natomiast no, można zawsze pomyśleć o czymś na przyszłość. Wiem, że najbardziej na takiej inicjatywy otwarte jest oczywiście Centrum Kultury Zamek, które jest na Leśnicy, więc jest to prawie nie Wrocław tak naprawdę, nie oszukując się. Chociaż ten dojazd robi się tam lepszy i lepszy, natomiast to zawsze jest jakiś tam problem. W centrum samym stricte w Wrocławiu czasami jest właśnie ciężko znaleźć miejsca tego stricte, za które nie trzeba było płacić nie wiadomo jak dużych pieniędzy. To trzeba też pamiętać, że Fandom, czyli to tegoroczne miejsce, w którym odbyłem się kurczaki, to jest trzecia już miejscówka, bo przed Barbalą mieliśmy jeszcze bodajże Krzywy Komin, tak? To się nazywało. I tam też chyba dwie albo trzy edycje się odbyły, chyba dwie. Więc trochę chłopaki skaczą, szukają pewnie optymalnego rozwiązania. Ja wierzę, że komu jak komu, ale im się to uda do tej pory, całkiem sprawnie im to wychodzi, szczególnie, że ta organizacja zawsze jest bardzo mało osób jest to zaangażowanych. Zazwyczaj było to tylko wydawnictwo Bazgrole, teraz pomaga wydawnictwo Aty. No i fajnie, że im się w ogóle chce. Aby chciało się jeszcze długo. A mam pytanie teraz tak o wasze podejście organizacyjne do tego, bo za nami stoi roll-up, to się chyba fachowo nazywa, obecnych Złotych Kurczaków i widzimy też w porównaniu na przykład tutaj, co ja mam za sobą, która to jest pierwsza. O, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć logosów niżej, a tam mamy już więcej. 11. Tutaj widzę, że też są fundatorzy statuetek w poszczególnych kategoriach. Jest Fandom i tak naprawdę co jeszcze? Wacom i KFC. I co sądzicie o współpracy i teraz tak naprawdę nagroda Wacom funduje tablet dla najlepszego rysownika, prawda? Może dla debiutu? A może chyba, a nie w dwóch? Chyba debiut? Debiut i rysownik. Tak. Generalnie nagrywamy przed rozdaniem. Jak zawsze. Tych kluczowych nagród, no. No co ja ci powiem, jako organizator, który ma przeszło 10 lat organizacji eventów od bardzo małych kulturalnych spotkań z twórcami po gigantyczne rzeczy typu Pyrkon i uważam, że zawsze im więcej sponsorów, im więcej się uda też zgromadzić i pod względem nagród, i pod względem jakiejś rozpoznawalności i też możliwości dotarcia do innego odbiorcy, to jest zawsze plus dla imprezy i tylko powinniśmy się z tego cieszyć jak najbardziej. Więc że to widać, że tutaj chłopaki coraz bardziej rozwijają to, coraz bardziej interesują kolejne instytucje swoim projektem i im więcej ich będzie, tym ta impreza będzie się rozrastać, to dla nas jako dla uczestników przede wszystkim będzie miało zawsze niewątpliwie plus tak naprawdę. To też jest chyba trochę taki efekt kuli śnieżnej, że jak już masz jakichś sponsorów, to też jesteś poważniejszym graczem dla kolejnych osób, jak się po nie zgłaszasz. To jeśli już mówimy o nagrodach, to powiedzmy, że mówiliśmy o nich w takim razie. Macie jakieś swoje typy, kto według was może wygrać? A teraz zadałeś pytanie. Zupełnie nie mam w głowie tych nominacji. Pamiętam, że swoje typy wtedy wysyłałem, ale to teraz no wiesz co, może Krzysiek się wypowie, jeszcze sprawdzę. Ja tylko powiem, że trzymam kciuki za Warchlaki i to jest podstawa. Pamiętam, w kategorii zinów tam dosyć ostra jest konkurencja, bo mamy Bicepsa, mamy właśnie Warchlaki, mamy Klopsa, czy Klopsy, pamiętam, czy dwa, więc no trudno mi powiedzieć, no bo to jest też
tutaj trochę kwestia podejścia do zina. Bo mamy właśnie Klopsa, który jest taki mega klasyczny, taki klasycznym w sensie, no... No, ksero i tak dalej. Tak dalej, no właśnie. Na przypadku Bicepsa i Wychlaków to już jest dosyć... Magazynowy. Tak, magazyn i warstwa edytorska jest też dosyć poziom wysoki warstwy edytorskiej, więc to jest też kwestia podejścia. Trudno mi tutaj wskazać jakiegoś faworyta, każdy ma szansę. Krzyśka nie pytam, bo znowu będziesz mu coś sugeruje w takim razie. Coś macie pewnie w torbach po dzisiejszym przejściu się po strefie targowej. Najfajniejsza rzecz, którą kupiliście dzisiaj? Znowu zadajesz takie pytanie, które ciężko powiedzieć, bo... Bo nie wiesz, kogo nie urazisz. No to powiem ci, że większy, w dwóch trzecich stoi na pewno coś kupiłem. Tak, kupiłem na pewno ten komiks wspólny Ani Krzton i Tomka Karkowskiego. Już chyba to jest pierwszy komiks w ramach tego mini wydawnictwa Doompipe. Już dobrze pamiętam. Kupiłem ziny od Ani, od Krzyśka Hajna. Mam w plecaku Gałgany, mam nowe wydawnictwo Abbas Groli, nowe Pokembry. Co tam było jeszcze? Oczywiście nowy komiks Jaszcza. Co tam? O, Rafinerię oczywiście musiałem kupić i przy okazji uzupełniłem sobie braki. Komiks Kuby Babczyńskiego, który miał nie dotrzeć na kurczaki do Targów Brodzeńskim na Kładzie. Cieszę się, że mi się udało go zdobyć. Też się cieszę, że udało ci się go zdobyć, bo się załapałem na ostatni egzemplarz, jaki był. No. Jeszcze się pojawi, więc myślę, że to... coś. A. Ja byłem następnym klientem i ja już się nie załapałem po prostu. To współczuję, tym bardziej, że mam wrażenie, że to wydanie, te 50 egzemplarzy były takie właśnie budżetowe, takie na szybko, to na swój sposób ma swój urok, prawda? Znowu może być tak jak z Miazmą, że gdzie miałem drugi druk i miałem lepszy. No tak też może być. Rozmawialiśmy o tym. Miazmy to jest trochę tak jak z ustami pełnymi śmierci. Mam chyba każde wydanie, jakie wyszło. No to jest trochę taka słabość do komiksu polskiego i to też komiksu undergroundowego. I co jeszcze? A, Celuloza przywiozła nowy komiks, czyli Daniel Giezicki to wydał komiksy swoje, które... Dzieci swoich rodziców. Tak, to jest ze Stefańcem, Wojtkiem Stefańcem i drugi komiks, bo to jest flipbook, tytułu nie pomnę, ale z Mikołajem Radką. Troszeczkę miałem nadzieję, że też Mikołaj przyjedzie. Nie widziałem też Tamka Kotnego, który napisał też kilka komiksów nominowanych do nagrody. I teraz, czy coś jeszcze wspominałem? Wydaje mi się, że to wszystko. A trochę tego było i trudno mi naprawdę wskazać, kto był najlepszy. Nie brałem właśnie nic od naszych gości zagranicznych, ale to dlatego na zasadzie troszeczkę byłem zabiegany i myślę, że jeszcze odwiedzę. Ale to wszystko zależy od tego, jak wygląda obecnie stan mojego portfela. Ale mam wersję blank Chwalonego Sojuszu Wrestlingu, więc może się uda ogłosić do Josha. Zdziwiłbym się, jakbyś ty nie miał jakiegoś blanka, który wyszedł tego z Turbolechitami wziąłeś? No widzisz, właśnie jeszcze nie. No, ale to wszystko znowu zależy od portfela. Jeżeli nie teraz, to przyjdzie czas na to i docelowo też będzie. Dobra, Krzychu? No to ja przede wszystkim przyjechałem tutaj po nową Zawkę, która naprawdę wygląda cudownie, wspaniale i jest to komiks, który pewnie będę czytał wielokrotnie, przeglądał przynajmniej, bo przede wszystkim w warstwie artystycznej wygląda to świetnie. No gdzieś tam oczywiście pochodziłem, wydałem za dużo pieniędzy jak zawsze, bo gdzieś tam trzeba było dokupić kolejnego Gałgana, skoro Skarża wydał go, mimo że obiecywał, że już nie będzie pisał Gałganów kolejnych, czy gdzieś tam przejście po kolejnych stoiskach. Kupiłem też wyjątkowo, bo Kasia Wittersheim miała Sex Death Revolution, która wydaje Black Mask amerykańskie, trzy pierwsze zeszyty za sobą w bardzo promocyjnej cenie, więc aż żal było nie kupić. Szczególnie, że bardzo, bardzo ją wspieram w jej drodze artystycznej i gdzieś tam wydałem dużo pieniędzy. Chcę mi się trochę płakać, wiadomo. Zanim się wypowie, chciałem jeszcze tylko małe wtrącenie, bo
bo no może troszeczkę reklama z tej strony, ale jeżeli przy rzeczy, które nie udało się kupić, może to będzie się uda kupić na Dniu Darmowego Komiksu 11 maja w Poznaniu, bo na który zapraszamy i na pewno to też jest święto twórców niezależnych. Też mają stoiska bezpłatne, które mogą się wystawiać i zazwyczaj dużo osób korzysta z tej oferty, więc mam nadzieję, że to nie jest wbrew zasadom, że zaprosiłem na imprezę. Nie no, z nikim nie jesteśmy tutaj jakimiś umowami zablokowani. Krzysiek drugi, właściwie Krzysiek oryginalny, tutejszy się pewnie nie wypowie, tak samo jak ja się nie wypowiem, bo sobie zrobimy osobny materialik o tym, co mieliśmy w plecakach. Natomiast myślę, że można jeszcze wspomnieć o Pyrkonie, bo też tak. Czemu nie lokowanie produktu już na całego? Oczywiście, zapraszamy w tym roku na Pyrkon, wiadomo, 26-28 kwietnia, jakbyście chcieli, tam też będziemy, oczywiście otwieramy się jak najbardziej na polskich twórców, w tym roku chociażby do naszych gości polskich dołączy Ania Krztoń, która już potwierdziła nam swoją obecność, na którą mam bardzo ciekawe plany na Pyrkonie, na pewno. Natomiast oprócz tego oczywiście jakieś tam większe nazwiska zagraniczne też się pojawią i w tym roku też bardzo chcemy postawić na rzeczy polskie z racji stulecia polskiego komiksu i szykujemy parę planów, które jeszcze nie są dograne do końca, więc dużo nie powiem, ale planujemy, żeby ten polski komiks pojawił się w trochę większej otoczce niż zwykle właśnie na Pyrkonie. Więc serdecznie Was zapraszam, jeśli nie interesuje Was tylko Marvel czy DC, na Pyrkon oczywiście. Ale Stana Sakajego to załatwcie, bo inaczej będzie krucho. Co ja ci powiem? Wiesz, jak to z negocjacjami jeszcze trwają. To w takim razie może powiem, bo ty, Krzuch, jesteś bardzo związany z cosplayem, prawda? Tak, działam w tym środowisku trochę, organizowałem eventy cosplayowe stricte bardziej też. Jak dużo się pojawia cosplayerów, prawda? Tworzących stroje polskich postaci z komiksów? Znam dosłownie kilka osób, które się tym zajmowało. A tutaj najsłynniejsza była grupa moich znajomych, które robiły Tytusa, Romka i Otomka na MFKiG w tym roku zresztą. Natomiast to jest jeszcze wątek dość nieeksplorowany, gdzie tam pojawiały się plany robienia postaci cosplayów w postaci Storgala na pewno, z tego co wiem. Natomiast tak jeszcze w to nie weszli ludzie za mocno, gdzieś tam czasami przebijają się to raczej w wątków planów na zasadzie cosplay postaci z mojego dzieciństwa, więc tutaj głównie komiksy raczej z PRL-u, te wszystkie Kapitany Żbiki i tym podobne rzeczy. Z nowych polskich komiksów jeszcze w to nie weszło, aczkolwiek myślę, że niedługo może się okazać, że gdzieś tam ktoś się przewinie i ktoś zainspiruje się tym jak najbardziej. Właśnie gdzieś na takiej imprezie typu Pyrkon. Ja byłbym bardzo ciekawy, jakby ktoś na przykład zrobił cosplay wilka i uzyskał głębię tej postaci w związku z tym, jak wyglądają na rysunkach. Takiego małego skwaszeńca to na pewno chciałbym sobie zrobić wspólne zdjęcie na jakiejś imprezie. Ostatnio słuchając podcastu znajomych, padło jedno pytanie, które mnie bardzo zainteresowało, więc postanowiłem też wam teraz zadać. Mianowicie, najlepsza rzecz, jaką ostatnio kupiliście do 100 zł. Moja ulubiona odpowiedź, 3 gramy. 3 gramy do 100 zł? Po 3 dychy przecież. Ja nie wiem, skąd. Nie, takie rzeczy, proszę pana. W audycji radiowej. Natomiast do 100 zł, najlepsza rzecz, jaką ostatnio kupiłem. Jezu. Jakie ciężkie pytanie. Prawda? Myślę, że takie łatwe i dla nas luz, bo byliśmy przed tym spotkaniem na pizzy, więc pewnie to byłaby najlepsza rzecz. Nie, z takich rzeczy, które mi się przypomniały, ostatnio byłem w Dedalusie i kupiłem za 86 zł ileś tam numerów Koziorożca Andreasa. I to było moje szczęście, które przytuliłem mocno i teraz mam całą serię wreszcie wydania polskiego. Co, nie? Namyśliłeś się już? Tak. Chociaż trochę będzie pokrętna ta odpowiedź, bo tytułów, bo to będą tytuły, sam nie przeczytałem, ale biorąc pod uwagę poprzednie części, wydaje mi się, że mogę spokojnie założyć, że będę z tego
zadowolony. A to są po prostu cztery najnowsze tomy Usagiego do kompletu. Troszeczkę w tym momencie nie jestem zainteresowany nowym wydaniem, ale dobrze, że nowe osoby będą mogły zacząć ponownie czytać. Poniżej 100 wykupiłeś 4? No, jakoś tak wychodziło. A, no to fajna cena. Z promocjami, bo tak chyba to 35 okładkowo i minus promocje. Znaczy nie dam głowy, że to było na pewno 100, ale to no na granicy dosłownie. Dobra. Krzychu, co tam kupiłeś fajnego za 100 zł? Do 100 zł? Tym barka. Jeżeli chodzi o rzeczy komiksowe, to dość niespodziewanie chyba najlepszy mój deal wypadł w dniu dzisiejszym, bo dostałem 0,5 tony komiksów z Image'u, bardzo starych, za ile? Za równowartość 10 zł, więc jeszcze nie wiem nawet, co tam jest dokładnie, bo to musimy wrócić do domu i ja to sobie przejrzę wtedy, ale to jest, myślę, taki złoty strzał, a tak oprócz tego, no ten Tymbark faktycznie, no, jabłko kiwi cudo, po prostu niesamowita rzecz. Ja jeszcze wspomnę o tym, że dzisiaj byłem na bardzo dobrym humusie i to też było poniżej 100 zł, więc to jest zawsze też dobry zakup. No właśnie, bo tu mamy Wrocław, Poznań, a to od razu spytam, żebym wiedział na przyszłość, gdzie we Wrocławiu, Poznaniu, w zależności od tego, który z was się będzie wypowiadał, warto jest iść coś zjeść tam będąc? To jak będziecie w Poznaniu, to biorę was na ramen do Jedztu. To jest najstarsza chyba ramenownia, może mogę tak określić, w Poznaniu. Ona ma troszeczkę podejście takie, że to jest bardziej te rameny, smaki czy są bardziej europejskie, bo są troszeczkę podbite bardziej, ale naprawdę jak tylko mogę, to tam jestem i jem. Jeżeli wolicie to podejście do ramenu troszeczkę bardziej klasyczne, to ten sam właściciel drzwi obok otworzył drugą ramenownię, która się nazywa Mikoja i która jest właśnie, ma charakter bardziej klasyczne smaki. W każdym razie ramen w Poznaniu, wybiorę was do Jedztu i do Mikoi. A w Wrocławiu zabrałbym was albo do Wafatapoli, czyli nowej pizzerii, no nowej, to już nie jest tak nowa pizzeria we Wrocławiu, która inspiruje się stricte napoletańskim stylem robienia pizzy i makaronu, więc jest tam co jeść, albo do stołu na szwedzkiej. To jest restauracja w Wrocławiu dość specyficzna, ponieważ ona nie ma menu. Tam przyjeżdżasz do restauracji, robisz rezerwację, przyjeżdżasz i po prostu rozmawiasz z kucharzem na temat tego, co chciałbyś zjeść, na co masz ochotę, co lubisz jeść i tak dalej. I on na podstawie tego, jakie produkty ma aktualnie w spiżarni, przygotowuje ci danie. To brzmi jak super opcja. Tak, no, czy to jest drogie tak bardzo? Nie. Rozumiem, że cena restauracyjna, ale bez przesady. Ja zapłaciłem 70 zł za kolację normalnie, tak, gdzie się najadłem, więc nie jest to dużo, a tam potrafią serwować takie rzeczy jak steki z kangura na przykład i tym podobne, już bardziej eksperymentalne rzeczy, tak to określam. Kurczę, no, to brzmi ciekawie. A tak naprawdę chciałem spytać wcześniej o coś innego, przypomniało mi się, bo wszyscy o komiksach powiedzieliście. Czy korzystaliście z tej opcji wymienienia się komiksami tutaj na Kurczakach? Nie miałem za bardzo czego przywieźć, bo moja kolekcja jest obecnie bardzo chaotyczna z racji bardzo ograniczonego miejsca, w którym mogę trzymać komiksy. Za bardzo miałem czego przywieźć, ale znalazłem tam bodajże dwa ziny, które wziąłem i po prostu dorzucę chłopakom inny komiks za to. No ja właśnie jakoś tak wyjątkowo niestety przyjechałem dość późno i większość rzeczy była przebrana już bardzo mocno, więc stwierdziłem, że tym razem nie skorzystam, ale zwykle jestem bardzo chętny na taki inicjatyw. My położyliśmy i chyba w 15 minut zniknęło to, co położyliśmy. Później widziałem, jak się Robert Sienicki chwalił tym dałem ten komik, zanim umiem go wymówić. Strontium? Dok, w sensie ten z 2000 AD. Typy. On ma taką kretyńską czapkę. No ale to dobrze, niech ktoś się cieszy tym komiksem. Bardzo fajnie, że taka inicjatywa była. Mam nadzieję, że na następnych Kurczakach też będzie. Dobra, co? Ktoś chce coś dodać od siebie? Cisza. No to spoko. To w takim razie dziękujemy naszym gościom. Widzimy się na kolejnych imprezach. Chcecie, żeby do... Gdzie was można śledzić w takim razie? Obserwować? Znaczy, w moim przypadku to może nie ten śledzić, ale jeżeli coś robię komiksowego, to zazwyczaj na jakichś imprezach komiksowych. I wtedy zazwyczaj można gdzieś mnie w programie zauważyć.
albo można wystawić na pewnej grupie na Facebooku dwa produkty, to też się odezwiesz. Reklamujemy? Znaczy, szczerze uważam, że jest najlepszym miejscem do sprzedaży komiksów w internecie. Staram się i to bardziej mówię w kontekście, że bardziej Grzesiek, który wymyślił tą grupę i ją rozkręcił. Ja tylko staram się troszeczkę pilnować na prośbę Grześka. Dobra, Krzychu? No ja niedawno działałem jeszcze na stronie IGN Polska, teraz jest, mam przerwę na dłuższy okres czasu, może kiedyś wrócę. Piszę na blogu DC Maniac czasami, jak ten pan po mojej prawej stronie mnie walnie po głowie, czy gdzieś tam, czy też... Ostatnio widziany w 2016. Nie. Poza tego gdzieś tam właśnie organizuję Pyrkon, organizuję różne eventy, czy też udzielam się programowo na różnych eventach, plus... Prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku uruchomię jeszcze jedną inicjatywę komiksową bardziej we Wrocławiu i może jakiś swój blogasek wreszcie. Może się za to wezmę wreszcie kiedyś, a na razie mam pół roku przerwy raczej takie od większego działania. No to będziemy w takim razie obserwować. Dziękujemy wam za wypowiedzi i tyle. No to posłuchaliśmy i tak jak mówiłem, ochłonęliśmy już z całej imprezy. Więc jak Krzychu było? Pizza dobra? Tak, pizza dobra. Wygodne auto i w ogóle. Znaczy, tak słowem uzupełnienia, chociaż w tej rozmowie wcześniejszej się tam szczególnie dużo nie udzielałem, ale no słowem takiego uzupełnienia, gala końcowa obfitowała w wyniki momentami zaskakujące, dla mnie przynajmniej. Tutaj możesz powiedzieć. Już mówimy, kto wygrał w jakich kategoriach. Dokładnie. Lista zwycięzców to jest kategoria zin Biceps numer 9, kategoria scenarzysta Karol Kalinowski, Bohaterowie Kosmosu, Turbolechici i Furkot, kategoria rysownik Henryk Glaza za webkomik The Underhawks, współtworzony z Łukaszem Kowalczukiem. Bardzo czekam też na wydanie papierowe tego komiksu. W kategorii okładka Biceps 9 Filip Myszkowski. Kategoria debiut Błażej Milewski za zin Las, za komiks Las. No dobra, znowu wejdziemy w podział na ten. I w kategorii komiks Melon Integral tom 3. Tak, i jak dla mnie 3 na 6 do zaskoczenia, więc całkiem sporo. Natomiast jeśli chodzi o samo podsumowanie imprezy, ta gala końcowa... Kurczę, nie chciałbym, żeby to jakoś źle zabrzmiało, bo sama gala była w porządku, po prostu na fajnym poziomie stała. Tylko pamiętasz poprzednie dwie edycje, na których byliśmy, gdzie były wspaniałe przerywniki filmowe. Tych wstawek filmowych tak bardzo brakowało, ale pewnie był ku temu jakiś powód i szkoda, że ich nie było, wciąż było fajnie. I jakby nie patrzeć, nie jesteśmy ze złotymi kurczakami od początku niestety, ale z tym już nic nie zrobimy. Mhm. Natomiast za każdym razem ta impreza dla nas wygląda inaczej. I pomimo tych zmian zawsze jest w innym spoko. Miejscu. No tak, chociaż to był Wrocław, Gdańsku, Wrocław. Mhm. A teraz miejsce całkiem w porządku. Ta salka do prelekcji, gdzie byliśmy chyba tylko na jednej? Tak, tak. Tak, załapaliśmy się na końcówkę jednej, a później byliśmy na jednej. Była przyjemna, te krzesła były fest wygodne. Tak, były bardzo fajne. No. No tylko można było kimnąć niepostrzeżenie, jak... To się czasem zdarza. To się zdarza. No. To było bardzo wygodne. Temperatura była w porządku. Wszystko było w porządku. Wiem, że Daniela, która z nami była, serdecznie pozdrawiamy Daniela, jadła słynne croissanty Fila i były smaczne. Były z procentami? O to nie spytałem. No, ale tak czy siak, wydaje mi się, tak że... Tak były zapowiadane. Przestrzeń targowa. Mhm. Też była dość w porządku. Tak, może myślisz, że dało się kogoś przeoczyć? To znaczy dało się przeoczyć pod warunkiem, że się przeszło tą strefę targową tylko raz, tak jak my to zrobiliśmy, bo na przykład byliśmy mocno zdziwieni obecnością późniejszą ojca René w momencie, gdy już byliśmy obaj bankrutami. Ale to na którymś stoisku chyba było i to było po 15, jak już nie chodziliśmy po stoiskach, żeby nie płakać, że nas nie stać na coś. Dokładnie tak.
Tak i, było. I dobrze się stało, bo byśmy płakali tam przy jednym czy przy drugim stole. Nie wiem, nie powiedziałbym, żeby czegoś mi tam brakowało, może lekko uchylonych okien w pewnym momencie, ale to też moja wina, bo wpadłem na genialny pomysł, żeby tam chodzić w kurtce. Przez moment. Więc anulujemy właśnie twój argument. Mój argument jest inwalidą, jak zwykle. Ale było spoko. Tak. Jak się udało w końcu zaparkować, bo przyfarciliśmy, że pan sobie wyjeżdżał i wjechaliśmy na jego miejsce i było bardzo blisko. I to jest chyba największy urok transportu własnego na takich imprezach, że masz co, znaczy kupujesz co chciałeś kupić, idziesz do autka, dajesz do bagażnika i masz z głowy i nie musisz tachać ze sobą tych tubułów. Aż się przypominają, prawda, festiwale w Łodzi, gdy jeździliśmy jeszcze pociągiem czy polskim busem, obecnie Flixbusem. To był dramat. Nigdy więcej. Z tą torbą jak debil. No wiesz, z tą torbą jak debil, no normalnie, tylko to, że torba jadąc do Łodzi ważyła 2 kilo, a wracając z Łodzi ważyła 35 kilo, to jest, kurczę, no. Ty wiesz, że ten nasz parking zamknęli tam? W ogóle mówiłem ci to? Nie. Bo ciebie nie było w Łodzi? Nie. Zamknięty jest ten parking, był ogrodzony. No wiesz, bo ja nie przyjechałem. Tak, na pewno jest to argument. Dokładnie. A później się okazało, że parking na terenie festiwalu był jakiś ekstremalnie tani. To fajnie, to dobrze wiedzieć. Że kosztował chyba dychę za cały dzień, czy coś takiego? No to faktycznie, można nawet zrzutę zrobić, nie wiem, z jakimiś bezdomnymi spod dworca. No albo każdy za jeden dzień płaci, jak jedziemy we trzech. Albo i tak. Natomiast Złote Kurczaki, wróćmy do tematu. Jako impreza, jak dla mnie, jak najbardziej fajna, no na afterku nie zostaliśmy, więc nie wiemy, co tam się działo. Chociaż a pewnie się działo. Chociaż może nie wszyscy chcą, żeby ludzie wiedzieli, co tam się mogło dziać. Ja jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że udało się tam mi wybrać. Mhm. Cieszę się z tego, że zbankrutowałem bardzo szybko, bo to oznacza, że było co kupować. Zresztą wkrótce będziemy to pokazywać też na kolejnym wideo specjalu. Tak, jeszcze bez tytułu, bo musimy coś fajnego wymyślić. Dokładnie tak. No i co? No i bardzo liczę na to, że za rok Złote Kurczaki znowu będą. Nie mówię w jakim miejscu, bo nawet mi się podoba perspektywa jeżdżenia w różne miejsca co roku praktycznie. Mhm. Znaczy Wrocław jest spoko, jakby było znowu jakieś inne miejsce we Wrocławiu, to nie miałbym nic przeciwko. Nie zgadzam się z pewnymi opiniami, które widziałem w internecie, ale to najczęściej były opinie z cyklu nie byłem, więc się wypowiem. Bo no, na przykład pojawiły się głosy, że może by to połączyć z jakąś inną imprezą, żeby było bardziej EO. Nie, Złote Kurczaki powinny być jak najbardziej osobną imprezą, nie łączoną z niczym innym. Ze Szlamfestem dobrze współpracowały, ale jednak Wolę osobno. Też wolę osobno. No i co? No i liczymy na to, że za rok uda się znowu zrobić jakąś fajną odsłonę, przyciągnąć więcej sponsorów i ogólnie, żeby było. No zwłaszcza jak teraz byli sponsorzy i naprawdę poważne nagrody, bo 1000 zł, tak, dla każdego zwycięzcy plus w kategorii debiut i rysownik wacom tablet do rysowania, to super opcja. Tak jest, jak najbardziej. Więc warto było zgłaszać swoje produkcje. No i też przede wszystkim, tak, to już się powtórzę trochę, że strasznie dużo tych zinów było, zarówno nowych z okazji Złotych Kurczaków, jak i rzeczy, które już były swego czasu dostępne. No strasznie duży wybór i no, było na co wydawać. Bardzo fajnie. Tak. I wracając do jednej z ważniejszych rzeczy, jaka jest w przypadku imprez, czyli jedzenia. Było jedzenie na miejscu i było to bardzo przyjemne, że na przykład jabłko kosztowało złotówkę, jak ktoś miał ochotę. Była kawunia, której nie piję, ale z tego co słyszałem, była bardzo smaczna. Kurczę, ja się nie załapałem. Było piwerko. Jak już chciałem kupić kawę, to kawy nie było. No widzisz. Było piwerko, to Joachim mówił tak, że okej, okay, że dobra. No. I co jeszcze było? Była pizzeria, w której jedliśmy. I była tania. I była tania. I była dobra. Była taką przyjemną, chamską pizzą. Znaczy chamską. Studencką. Taką barą mleczną. Mi tam smakowało. Mi też smakowała. Wziąłem sobie hawajską. Szacuneczek. Sam dla siebie. Piąteczka.
Nie, ja tam nie hejtuję hawajski. Zwłaszcza z podwójnym serkiem, jak wiecie. A, jeszcze jednej, bo o jednej rzeczy chciałem dodatkowo powiedzieć, albo właściwie jeszcze raz podkreślić. Mhm. Super była wystawa Miazmy. Tak, tak. To jest przewspaniale zorganizowane, z pięknym tłem dźwiękowym, całe przygotowanie pomieszczenia, światła robiło niesamowite wrażenie i no tylko więcej takich wystaw. Mhm. A obok, w pomieszczeniu obok znajdowali się tatuażyści i mieli co robić, ku mojemu zdziwieniu, bo tak się zastanawiałem, czy ktoś przyjdzie się wydziarać. Czy naprawdę ludzie będą się dziarać na złotych kurczakach, ale jak najbardziej tak było. Chyba, że po prostu ktoś pokazywał, jak urządzenie świszczy i fajnie działa. No i jeszcze był osobny pokój dla ludzi do sprawdzenia tabletów graficznych. O, to już mi umknęło, ale wierzę, że było. Bo była wystawa Miazmy, naprzeciwko byli tatuażyści, a jakby w stronę jeszcze jedno pomieszczenie, tak. To nawet nie zajrzałem faktycznie. No to tam stały tablety z Wacoma. Więc fajnie było i czekamy na kolejną odsłonę. No. A to była trzecia odsłona na Złotych Kurczaków, na której my byliśmy. Tak jest. Czyli przegapiliśmy połowę. No, przegapili. Ja cały czas przypominam sobie siebie sprzed 5 czy tam 6 lat, gdzie na słowo zin to tylko mnie taki pusty śmiech ogarniał. No głupi byłem, ale dorosłem. To prawda. Znaczy wciąż jestem głupi, ale dorosłem. Jak my wszyscy. Raczej zestarzeliśmy się bardziej niż dorosliśmy. Ja dorosłem. A to zazdroszczę. Tak czy siak, oprócz kurczaków była dla nas ważna data również w tych okolicach, mianowicie skończyliśmy 3 lata. Tak jest. 3 urodziny naszego podcastu były niedawno i no, co tu dużo mówić. Ja jestem wciąż pod ogromnym wrażeniem, że dajemy radę być punktualni, tylko regularnie. Tylko raz się wywaliło ze względów oczywistych. No ale to raz przez 3 lata to lepiej niż mogliśmy zakładać nawet. Wszystkie nasze rozmowy na festiwalach w Łodzi, że trzeba coś zrobić i... Telewizja śniadaniowa. Ta telewizja śniadaniowa dalej istnieje. Jest ten temat do ogarnięcia wciąż. I uważam, że byłoby naprawdę spoko, ale tak czy siak, no głównie jesteśmy tutaj dzięki naszym słuchaczom, że ktoś tego słucha i że udało się na Facebooku minąć dla nas w sumie magiczną barierę 1000 polubień. Tak jest, to jest wciąż dla mnie szok. Bez żadnych jakichś płatnych reklam, nie wiadomo czego. Faktycznie nie było. Nie było, no. No trzeba po prostu, jak w hip-hopie, prawdziwym hip-hopie, być prawdziwym i powoli sobie ciułać, aż ktoś będzie tego słuchał. No mamy nadzieję, że ktoś nas jednak słucha. Wpisujcie miasta w komentarzach i kluby piłkarskie też. Chociaż może niekoniecznie, bo zaczniemy was banować. Albo jakaś schizma wśród słuchaczy będzie. No to. Nie, schizm komiksowych było już zdecydowanie za dużo. Było bardzo dużo, no ale co, minęły 3 lata. Mhm. Ostatnio, nawet rok temu chyba mówiliśmy, że chcielibyśmy wprowadzić coś nowego i gówno zrobiliśmy. No jak, no w sumie rację. Chociaż te jakby wideo specjale zaczęły się pojawiać regularnie po festiwalach, skąd przywoziliśmy jakąś tam większą część zinów, nie? Mhm, tak jest. No dobra, czyli powiedzmy, że coś zrobiliśmy, naciągnijmy to sobie. Mhm. I co? Mamy jakieś plany na następne? Znaczy no plany zawsze są, tylko co tu dużo mówić na antenie, co planujemy, skoro później rzeczywistość może... No, może to zweryfikować. Szybko zweryfikować, dokładnie. No. Wszystko zależy od czasu, od pieniążka, od zdrowia, jak się okazuje też nierzadko, więc plan... Głównie od czasu, tak naprawdę, Tak jest, więc tutaj może nie będziemy mówić, co ewentualnie no, planujemy. Nie ma też co rzucać słów na wiatr, żeby później się z tego nie rozliczyć, no ale chcielibyśmy jakoś rozszerzyć nasze działania. Gdyby ktoś miał pomysł albo sugestie, to zachęcamy, nie obiecujemy, że posłuchamy, ale...
Na pewno przeczytamy. Rzecz, na pewno przeczytamy i się ustosunkujemy. Czy coś wejdzie w życie, to jest no właśnie kwestia żyćka. Mhm. I co? Dziękujemy raz jeszcze. Tak jest i liczymy na to, że dalej będziecie z nami, a myślę, że takim nadrzędnym celem dla nas jest utrzymanie regularności, tak, żeby nie zdarzało się... I trafić docelowo na Spotify. O, to jest, Marcin, pozdrawiam. To jest wciąż cel. Są pewne problemy, ale po prostu kto te 3 lata temu mógł pomyśleć, że... Że dalej będziemy coś robić, no? Że dalej będziemy coś robić, że... Zwłaszcza, że ja coś będę robił. Że Spotify sobie wymyśli takie, a nie inne rzeczy, które nam troszeczkę utrudniają. To znaczy, wiesz, tak naprawdę... Naprawdę jedynym takim problemem jest to, że robimy to max za darmożkę. Czyli nasz RSS jest darmowy, nie mamy wykupionych żadnych specjalnych abonamentów w SoundCloudzie czy w jakimkolwiek innym Podbinie i tak dalej, więc no, musielibyśmy to na własną rękę gdzieś wrzucać, a że te pliki trochę ważą, utrzymanie tego wszystkiego trochę by kosztowało, a obaj jesteśmy w takich sytuacjach, że jakby pieniądz dość się liczy. Tak jest. To... No po prostu podcast jest naszym jakby hobby, nie jest naszą pracą. Mhm. Oczywiście wkładamy w to serce i zaangażowanie, ale no, ciężko jest do tego dołożyć. Jeszcze więcej można powiedzieć dołożyć, tak, no. Bo już powiedzmy te zakupy, a to... Prawda, złoto kurczaczne, a to nie wiem, co miesiąc na gili coś wpadnie, czy tam atom, czy tam coś, to już... No, czy jakieś wyprzedaże cyfrowe, no, czy jakieś było o czym mówić. Dokładnie, no więc no, tutaj już są koszta, a jeszcze dokładać do tego dodatkowe, no, znaczy, no byłoby ciężko. Jakbyśmy mieli, to może docelowo, tak. Jak się wszystko pięknie ułoży, to będziemy mogli z takim czymś działać. Mam nadzieję, że nikt tego nie odbiera, że mamy wszystkich w dupie i nie chcemy nic dawać od siebie itd. itp. No to mam nadzieję, że tak nie myślicie, bo tak nie jest oczywiście, ale to jakby w kwestii wyjaśnienia, dlaczego jeszcze nas nie ma po prostu na Spotify, bo musimy kombinować. Tak. Jedzenie przede wszystkim. Zawsze. I rachuneczki. I rachuneczki, i benzynka niestety. No o, właśnie, to też cholerstwo. No więc to można powiedzieć, że Spotify jest gdzieś na dnie w chwili obecnej łańcucha pokarmowego, ale może to się zmieni. A jeśli mówimy o benzynce? Tak, to można już powoli tankować, ponieważ od 30 do 31 marca w Krakowie odbywać będzie się 8. Krakowski Festiwal Komiksu, na który... Postaramy się dojechać, bo to jak zwykle ciężko orzec. No na szczęście blisko, nie? Tak, jest... tak. Tutaj akurat mamy blisko i jak dotąd jeszcze nie zostali ogłoszeni jacyś konkretni goście, twórcy, którzy się pojawią na tymże festiwalu, więc nie możemy tutaj powiedzieć za dużo, oprócz tego, co zostało udostępnione na facebookowym wydarzeniu, tegoż wydarzenia, że tak się wyrażę. I na przykład mamy tutaj to, co chyba pierwszy raz się pojawi, to jest pokaz cosplay, pokaz budowania z klocków Lego. Mm. Więc oprócz, wiadomo, standardowych rzeczy, czyli spotkań autorskich z gośćmi, panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży, to jest tam zawsze. I z tego, co wiemy, te warsztaty komiksowe dla dzieci na przykład bardzo dużym powodzeniem się cieszą. Ale do tego dochodzą właśnie te dwie rzeczy, więc fajnie, że idea festiwalu się rozwija. Jest też planowana wystawa przygotowana z okazji 60-lecia Smurfów. Więc to jaram się, bardzo chętnie zobaczę. Plus jeden do jarania się oczywiście, no i będzie wiadomo giełda. Planowanych jest kilka kolejnych premier. Wiemy już na pewno o tej antologii Krakowskiego Klubu Komiksu, która cały czas wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Wspominaliśmy o niej troszkę więcej w poprzednim odcinku. No i jestem ciekaw, jak uda się to wszystko pomieścić w RTTC i w budynku obok.
bo wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia właśnie z powtórką z zeszłego roku, którą bardzo ciepło przyjęliśmy, ponieważ festiwal się rozrósł już na tyle, że w tej RTTC się ewidentnie nie mieścił i rok temu właśnie było tak, że część prelekcyjna przeniosła się do budynku po drugiej stronie ulicy Rajskiej. O, dobrze pamiętam. I było blisko, bardzo blisko i było to bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem, więc w tym roku zapewne będzie tak samo. Czekamy na rozwój sytuacji, na ogłoszanych kolejnych pierwszych gości. Tutaj z tego, co organizatorzy festiwalu się odgrażają na Facebooku, naprawdę kilka ciekawych nazwisk powinno się pojawić. Jak dotąd nie mam powodu, by im nie wierzyć. Czekamy i zachęcamy do śledzenia tegoż wydarzenia na Facebooku. Natomiast w marcu pojawi się dużo komiksików, ale ze względu na to, że no już troszkę czasu upłynęło w tymże odcinku, nie będziemy się jakoś bardzo mocno temu wszystkiemu przyglądać, tylko tak chciałbym wspomnieć o zestawie Scream, od Screamu Comics, który pojawi się Screamu Comics, tak, dokładnie, który pojawi się w sprzedaży w Dzień Kobiet. Będą cztery tytuły, wszystkie, jak to zapowiedziano na Facebooku, są bardziej lub mniej związane właśnie z paniami. I mamy tutaj Tomb Raider Zarodnik, mamy drugi tom Lady Killer, mamy Aliens Bunt tom drugi i Predator vs. Sędzia Dredd vs. Aliens Dziel i Plącz. I trzy pierwsze wymienione przeze mnie komiksy to będzie... A nie, przepraszam, Aliens też w twardej oprawie z tego, co tu widzę. Więc Lady Killer i Tomb Raider na miękko, pozostałe dwa na twardo. Całkiem ciekawy zestawik. Ja na pewno po drugi tom Lady Killer sięgnę. Po Tomb Raidera może niekoniecznie i też jakoś szczególnie mocno nie zachęcam, ale i tak całkiem fajny zestaw i myślę, że... Jak najbardziej. No, Lady Killer jest taką pewną pozycją z tego, nie? Bo pierwszy tom bardzo fajny, drugi tom nie czytałem, no, ale po pierwszym na pewno chętnie po niego sięgnę. Tak, ale drugi tom to też jest ostatni tom, więc mamy tutaj zakończenie tejże serii. Jeśli chodzi o Alieny, Predatory i inne sędzie Dreddy, to cieszmy się nimi, póki Marvel ich jeszcze nie przejął, więc zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas. A Tomb Raider, no tak jak wspominaliśmy, zdaje się właśnie też chyba ze dwa odcinki temu, no są lepsze komiksy z Tomb Raiderem, ale myślę, że ten też przekona niejedną osobę. I co, byłeś w kinie na Alicie? Battle Angel? No tak, byłem. Jak było? Było spoko. Dobra, więc teraz powiemy sobie o serialu, wobec którego mieliśmy duże oczekiwania, czego w sumie staramy się nie robić. Ponieważ zawsze jak masz duże oczekiwania wobec czegokolwiek związanego z superbohaterami, to kończy się wielką kaką. A najgorzej, jeżeli ci superbohaterowie są z DC. Tak, tutaj w ogóle boli dwa razy niestety. Duże oczekiwania wobec czegokolwiek z DC to już jest naprawdę Suicide Squad trochę. No ale tak, Doom Patrol. Suicide Squad była ta dobra scena z tą ręką, jak się odwracała. No to cały film zrobiło. Tylko dzięki temu wspominasz ten film dobrze, prawda? Wielki płonący gość bijący innego po ryju. No to też było całkiem fajne. Natomiast Doom Patrol, serialowe wcielenie tejże ekipy, pojawiło się wreszcie w DC Universe, a ponieważ mamy doskonale amerykańskie IP, to mieliśmy okazję to obejrzeć. No i co? To są plusy mieszkania w Nowym Jorku. Dokładnie, Dolny Manhattan polecam. Natomiast i co powiesz? Co powiesz? Jak ci się podobało? Spoko. Bo ty jesteś mało serialowy, więc zawsze jestem ciekaw. Jestem mało serialowy, jak twierdzisz. Mi się bardzo podobało. Podobały mi się, jak te postacie są zrobione. Czy może tylko dopowiemy, po dwóch odcinkach jesteśmy. Tak, jesteśmy po dwóch odcinkach. Podoba mi się... odhaczenie podstaw originu w pierwszym odcinku, który tam częściowo jest rozwijany, ale też no, to, wobec czego miałem wątpliwości, to, że Doom Patrol, no chyba najbardziej znany w wersji Granta Morrisona, jest dość specyficzny.
dziwny. Jak to u Granta Morrisona jest dość absurdalny, oderwany od rzeczywistości i no coś, przez co chyba oboje kochamy jego komiksy, że on potrafi nadal zaskoczyć. Przynajmniej część jego komiksów, tak. No, to, ale ogólnie jako twórcę to do Granta Morrisona podchodzisz lepiej niż do Marka Millara. Oj tak, bardzo. To też nie jest trudne. Nie, to absolutnie nie jest trudne. I udało się to tutaj. Znaczy, póki co, tak, udaje się to tutaj, jeśli chodzi o to, jak te postaci wyglądają. To są bardzo fajne kostiumy, moim zdaniem. Nawet Cyborg nie jest aż tak przypałowy jak zawsze. No, ogólnie jest bardzo, bardzo zaskakującą postacią. Pojawia się w drugim odcinku, kradnie trochę show, bo trzeba to uczciwie powiedzieć. Nie wygląda przypałowo i nie zachowuje się przypałowo. Jest całkiem nieźle. No jest taką postacią, że chcesz dalej śledzić jego losy. Tak, jest całkiem nieźle zagrany tutaj sobie. To jest nowość u Cyborga jako postaci, tak naprawdę, że kogoś on może interesować. Tutaj sobie szybko pomogę. Joy Van Wade go gra. Kompletnie nieznany mi aktor. I spoko. Tak, z takim luzikiem i fajnie rozpisany jest jak dotąd, więc bardzo się mocno zastanawiałem, bo w komiksowym Doom Patrolu no Cyborga nie ma. Nie ma. I on tu został w serialu dodany, żeby zbilansować, przynajmniej z tego co wyczytałem, żeby trochę zbilansować brak Beast Boya, bo Beast Boy był w komiksowym Doom Patrolu na początku członkiem składu. No a że jako że pojawił się w Tytanach, no to ciężko go było zdublować w dwóch serialach i stwierdzono, że w sumie no to... Ale w Tytanach się pojawił z Doom Patrolu. Tak, dokładnie. No to stwierdzono, że takiego typowego Tytana wrzucimy do Doom Patrolu, skoro wzięto z Doom Patrolu Beast Boya i o dziwo na razie to wygląda spoko. Troszkę, bo miałem takie obawy, czy dwie robo postacie w składzie, czy będą fajnie działały ze sobą, a na razie jest jak najbardziej okej. I tutaj... Wiesz, co jest jeszcze zaskakujące? Mhm. Jak bardzo Brendan Fraser jest gruby. No, to jest trochę... Oczywiście... Zwłaszcza, że pamiętasz go cały czas no, z Mumii. Tak, i z paru innych też filmów, I ale... głównie Mumii. Tak, ale głównie Mumii, oczywiście, no nie ma co się oszukiwać, ale fakt, no jak go zobaczyłem w tym pierwszym odcinku... To tak jak zobaczyłeś pierwszy raz grubego Vala Kilmera. Tak, o Jezu, on też był zaskakujący. Znaczy oczywiście nie mamy nic przeciwko osobom grubym, tylko to było takie... Nie, to było po prostu szok. Dokładnie. Jak taki... się przez długi, długi czas kogoś nie widziało i nagle się okazuje, że... Że się tak bardzo zmienił. Że się tak mocno zmienił, no kurczę. Ale... Ale bardzo fajnie podkłada głos, bo nie wiem, czy on siedzi w tym kostiumie. Nie, on nie siedzi w tym kostiumie. Nie siedzi w tym kostiumie, czyli bardzo fajnie podkłada głos pod Robotmana. Ogólnie jest no, ciekawą postacią Robotman. To znaczy każda postać w Doom Patrolu jest z założenia bardziej skomplikowana niż taki przeciętny cyborg. Tak, tutaj tylko dopowiem, Brendan Fraser jest głosem i w tych flashbackach jest wiadomo, osobą. Wiadomo. Natomiast w kostiumie siedzi niejaki Riley Shanahan. Okej, okay. Nie, bo mógłby się nie zmieścić. I tak samo jest w przypadku Negative Mana. W kostiumie jest jedna osoba, a we flashbackach jest inna. Ale tutaj w ogóle, jeśli chodzi o casting do Doom Patrolu, to jest historia jak dotąd dla mnie totalnie niespotykana, bo gdy Doom Patrol pojawił się w jednym odcinku Tytanów, tak gościnnie, jako zajawka, to tam oprócz Lusty Woman, Rity Farr, którą gra April Bowlby, to wszyscy zostali zrekastowani. I to jest po prostu chyba pierwszy raz coś takiego, z czymś takim się spotykam. Oczywiście wiadomo, no, w przypadku Robotmana, Negative Mana nie widać różnicy, ale na przykład Niles Calder został no, widocznie zmieniony. Oczywiście na plus, bo Timothy Dalton no, jest zdecydowanie bardziej charyzmatyczny niż ten aktor, który pojawił się w Tytanach. To też można spokojnie stwierdzić już po pierwszej scenie Doom Patrolu. No na razie wszystkie zmiany, jakie tutaj w Doom Patrolu są bardzo na plus. I też tak troszeczkę zestawiając z tymi Tytanami serialowymi, mam takie wrażenie, że to Titans to było takie przetarcie.
To oczywiście nie jest dokładnie ta sama ekipa robiąca kolejny serial, po prostu. Nie, ale producenci są. Tak. I jakby to faktycznie w tym widać, że, że Tytani byli zrobieni trochę według szablonu tego, co ma się ludziom spodobać. I to. Znaczy wiesz, no. Aha, dobra, Czarna Starfire, o to ci chodzi. Tak. I nakręcić machinę marketingową. Poldopkę. ale wyszli naprawdę w porządku. I myślę, że to było potrzebne dla DC, żeby zaufanie wobec produktów tej serii, zwłaszcza, że jak to większość tych firm obecnie bardzo lubią robić restarty w komiksach, to teraz sobie zrobili restart, jakby nie patrzeć, w serialu, tworząc nowe uniwersum na bazie tego swojego serwisu streamingowego. Tytani wyszli fajnie. I nawet jak nie byłem przekonany, bo zwiastun mnie odrzucił tym fuck Batman i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Ale obejrzałem serial i było, i to jest naprawdę fajne. W sensie tak, chciało mi się to na przykład włączyć przy kolacji. No niby nie powinno się oglądać czegoś przy jedzeniu, ale fajnie się ogląda przy jedzeniu. I po prostu chętnie kontynuowałem ten serial i z Doom Patrolem po tych dwóch odcinkach w moim przypadku będzie tak samo i jest według mnie pasuje jakby stylistyką do tego uniwersum, ale jest taki jak Doom Patrol powinien być. Oderwany w wielu płaszczyznach od tego. Tak, no tutaj, nie, taki maciupeńki spoilerek rzucę z drugiego odcinka po prostu, gdy jest bardzo nietypowe wprowadzenie do odcinka. Narrator przebija tą czwartą ścianę i po prostu nabija się i z bohaterów, i z widzów, i z wszystkiego, no to ty też kurczę takie A narratorem jest jeszcze Alan Tudyk, więc tak. Też jest bardzo fajnie. I tutaj chciałbym, żebyśmy może też porozmawiali, bo co prawda opinii o Doom Patrol nie czytałem w internecie. Na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej, ale jak patrzyłem sobie na na serial, jak go oglądałem, to były bardzo duże skoki. Powiedzmy, jest jedna scena, kiedy bohaterowie przechodzą przez pewne drzwi i ona jest animowana komputerowo z wiadomych względów, ponieważ nie dałoby się tego zrobić inaczej. I jakby jakość tego może trochę razić po oczach, ale uważam, że to jest po prostu dobrze wydany budżet. Dlatego, że scena, którą mamy przez 3 sekundy w filmie, że na nią poświęcono mniej pieniędzy niż na przykład sceny, jak Elastic Woman się zmienia, które są fajnie zaanimowane, jak z Negative Mana wychodzą te wszystkie impulsy, nieimpulsy, też to jest fajnie zaanimowane. Więc cieszę się, że po prostu producenci sypnęli kasą, znaczy, gdzie powinni. Tak, że budżet został tak rozdzielony, że efekty specjalne pojawiające się regularnie są fajnie dopracowane, że kostiumy są dopracowane, bo to była przecież głównie beka z Arrowverse, że ojej. Znaczy, i tak bym nie był nawet w stanie ich uszyć, czy coś takiego, więc ja tu, broń Boże, nie nabijam się z kostiumów, tylko widać, ile budżetu na kostium jest w Arrowverse, a ile budżetu na kostium jest teraz w tych produkcjach. Arrowverse potrzebowało 8 lat, żeby zrobić dobry kostium, więc znaczy zrobić, przynajmniej w mojej ocenie, kostium Batwoman jest naprawdę dobry. Tak, no to nie będę ukrywał, jest fajnie zrobiony. A z drugiej strony mamy, przepraszam za wyrażenie, mamy tego Condona, który naciąga na siebie Flash w najnowszym sezonie i to wygląda tak strasznie źle, że ojej. Bo zmienili mu kostium jak co sezon i on w tym obecnym sezonie, którego swoją drogą nie oglądam, tylko widziałem zdjęcia, widziałem trailery, wygląda po prostu tak źle, tak żenująco źle, że nie wiem, kto na to zezwolił. No, ale Doom Patrol. Ale Doom Patrol jest Robotman jest mega spoko jak mruga. To mi się tak podoba, taki mały detal w tym jego kostiumie, jak mu te oczy mrugają, a mi się to tak strasznie podoba. I dźwięki są bardzo fajne. Bardzo mi się podobało na przykład... Dobra, zanim przejdę do dźwięku, powiem o jeszcze jednej wizualnej stronie. Bardzo mi się podoba, że wiemy, kiedy w Jane zmienia się tożsamość. Przez to taką falę, która przez nią przechodzi. Uważam, że bardzo fajnie jest to wymyślone i dołożone.
Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, już byłem pod wielkim wrażeniem na samym początku pierwszego odcinka, kiedy właśnie narrator wchodzi do komory i zaczyna mówić, jego głos się zaczyna zmieniać. Mhm. I to przepięknie brzmiało. Plus te wszystkie, wiadomo, efekty pierdnięcia, pacnięcia, wybuchy. Wszystko brzmi bardzo fajnie. Tak, Jaranko. Tak, generalnie tylko jeszcze dorzucę taką rzecz, którą chyba nie wspomnieliśmy, jak dotąd, przynajmniej w mojej ocenie, wszyscy aktorzy w tym serialu są fajni. Fajnie dobrani, bo i Diane Guerrero jako Crazy Jane się bardzo fajnie sprawdza jak dotąd. No tutaj wiadomo, osoba... Przepraszam, jeszcze przy tym, przy kostiumach. Bardzo fajne przy Crazy Jane jest to, że ona zmieniając tożsamość, czasem znaczy zmienia się też coś w niej fizycznie. Wizualnie, tak. Czy to jest jakieś inne uczesanie, czy jakiś makijaż z tym takim na przykład srebrem na podbródku, który super wyglądał i super miał moc, ale to sobie jak zobaczycie, to będziecie wiedzieć, o czym mówimy, tym jaranko. Tak, to jest bardzo fajne i kontynuuj, przepraszam. Znaczy, no ja tylko chciałem powiedzieć, że ocenić grę aktorską tych osób, którzy są w kostiumach, to raczej dość ciężko, ale... Nie, no, wiesz, to jest tak samo, jak oceniasz ludzi, którzy byli przebrani za Predatora albo za Ksenomorfa. Trzeba jakby umieć grać ciałem, żeby to się zgrało z tym, co masz pokazać, nie? Tak, tak, tylko to myślę, że przyznasz mi rację, że no, jak dotąd Robotman w tych dwóch odcinkach to głównie fizycznie się uczy chodzić i nie, na przykład Negative Man... Uczy się wyjechać tak. Z tego, co też było bardzo zabawne. Tak, tak. I to też mi się podoba, że mamy serial, który znowu porównując do Titans było mroczne, smutne, depresyjne i w ogóle nawet jak się pojawił jakiś żart, to tak choćby to był żart wisielca przed, nie wiem, zeskoczeniem z przepaści. Mhm. Natomiast Doom Patrol bardzo fajnie bilansuje tą dziwność, ten dramat tych postaci, to, że jest tam parę naprawdę zabawnych scen, bo chociażby te przekomarzania Robotmana i Cyborga z drugiego odcinka, no przecież to... Z drugiego odcinka też bardzo mi się podobało, jak były wielkie problemy, nie wiadomo co się stało, o Elasty Woman i Negative Man zawarli pakt, że oni się nie wtrącają, bo to ich nie interesuje i tam tłukli się nie wiadomo co, a oni sobie... Poszli na spacer. Właśnie, poszli na spacer. No czy chociażby to, jak Negative Man próbował wyjechać busem z miasta. To też było bardzo zabawne. Jest bardzo, bardzo właśnie uniwersalny ten serial i cieszę się, że Doom Patrol doczekał się tego rodzaju ekranizacji. I oby te kolejne odcinki były na co najmniej podobnym poziomie. Trzymamy kciuki i będziemy też sprawdzać. Ale to pewnie po całym sezonie się dopiero wypowiemy, bo nie ma sensu tego, co odcinek. Tak, i tak samo po zakończeniu sezonu pewnie powiem coś więcej o Deadly Class. Nie wiem, oglądasz, nie oglądasz? Nie, ale mogę. No ja powiem ci tak, że jak dotąd chyba 5 czy 6 odcinków było, tutaj już jak zwykle skleroza i tak dalej, ale powiem tak, że o ile pierwszy odcinek dawał nadzieję, to od powiedzmy drugiego jest naprawdę dobrze i też polecam zapoznanie się z tym serialem, jak i z komiksem, który ukazał się już, albo lada moment się ukaże na naszym rynku i mega jaram się, tak już powiedzmy na zakończenie tematu Deadly Class, mega jaram się tymi animowanymi wstawkami, które są w każdym odcinku i to naprawdę bardzo polecam, chociażby dla tych animowanych wstawek, ale do tego tematu też wrócimy, przechodzimy do komiksików. Tak, mówiliśmy o Doom Patrolu, więc teraz powiemy o Doom Pipe'ie. Doom Pipe to jest nowa inicjatywa na rynku niezależnym, stworzona przez Henryka i Tomasza Kaczkowskiego. Znaczy, Henryk nie ma nazwisko Kaczkowski. Henryka Glaze i Tomasza Kaczkowskiego. I dziękujemy za udostępnienie materiału do recenzji. Wersja krótka, jak będzie papierowy, to sobie kupię. Czas na wersję rozszerzoną. Czas na wersję rozszerzoną. Komiks pod tytułem Doom Pipe zawiera w sobie dwie historie. Jedną napisaną i narysowaną przez Henryka, a drugą napisaną przez Henryka, zilustrowaną przez Tomasza Kaczkowskiego. I co? I jest fajnie.
Tak, jest bardzo fajnie to, też muszę powiedzieć, bo oczywiście jako, że jestem już człowiekiem mającym 31 lat, więc zapominam o wielu rzeczach, jest już po prostu jedną nogą w grobie stoję i sobie tego Doom Pipe'a tak dzisiaj o drugiej w nocy, bo nagrywamy w niedzielę, dzisiaj o drugiej w nocy sobie tak przeczytałem ze względu na to, że sprawdziłem sobie rozpiskę, mówię, coś jeszcze miałem zrobić. Patrzę, o, Doom Pipe. No więc przeczytane. Bardzo pozytywne zaskoczenie, bo nie ukrywam, że jakoś nie śledziłem mocno informacji na temat tego, czym w ogóle ten projekt jest, tylko wiem, kto był w niego zaangażowany. Oczekiwania były dość spore i całkowicie zostały zaspokojone. Bardzo mi się podoba pierwsza historia, ta w całości stworzona przez Henryka. Mhm. Druga też jest fajna, ale jednak tak, no, tam pół sotka niżej bym ją ocenił, ale obie historie stoją na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Mega mi się podobało, takie zaskakująco świeże to było? Tak. Tak. Świeże, ale też jakby z taką nutą czegoś, co już znasz, mhm, bym powiedział, w sensie, że łatwość odbioru tego jest związana moim zdaniem z tym, że część po prostu rzeczy, która się tam pojawia, tak jak pierwsza historia o pakcie z diabłem, powiedzmy. W olbrzymim skrócie. No. W olbrzymim skrócie. No jest taką, to znaczy nie chcę powiedzieć tradycyjną rzeczą, ale motywem w pewien sposób znanym, jak na przykład muzycy sprzedawali dusze na rozstajach dróg, żeby cudownie grać. Natomiast druga historia jest trochę taką, jakie miałem skojarzenia, staram się sobie przypomnieć, jakbyś połączył KRL-ki, albo raczej nie, New Kids on the Block, mhm, z filmem Mucha. Mhm, tak. I świetnie narysowana i chyba najbardziej, nie w szoku, najbardziej mi się podobało to, że jakby style rysowania Henryka i Tomka Kaczkowskiego są bardzo różne, ale tak bardzo współgrają ze sobą, że to było dla mnie niesamowite. I świetnie się bawiłem, mhm, przy obu historiach. I no, będę na pewno czekał na cokolwiek, co będzie wypuszczane z logiem Doompipe, bo no, autorzy przyzwyczaili nas do pewnego poziomu swoich prac, zarówno Henryk, jak i Tomek Kaczkowski, którego chyba tak naprawdę nie recenzowaliśmy na łamach podcastu z Drapakiem, nie? Nie, chyba nie. No to pewnie będziemy musieli to... Niezła draka Drapak, kurczę, na pewno to mam. Ale czy o tym mówiliśmy? Sprawdzimy. Wydaje mi się, że nie mówiliśmy, ale w takim razie pewnie o tym powiemy. Okej, trzeba będzie. No i to jest kolejny świetny gracz. Jakby komiks polski jest cudowny, to wiemy od jakiegoś czasu. Zdecydowanie za późno się o tym przekonaliśmy. No. Tak, no ale przez to mamy dużo rzeczy do nadrobienia. Ale to pokazuje, że kolejna rzecz powstaje i kolejna rzecz no musi się udać przy takim podejściu i przy takiej jakości, jak jest pokazywana. Zwłaszcza, że ceny tego też nie są wygórowane, bo z tego co widziałem, to 20 zł będzie kosztował pierwszy zeszyt. Będzie go można dostać na drugim Rumia Comic Conie. Też z każdym dniem coraz bardziej żałujemy, że podróż na północ nie jest wcale taka łatwa. Mhm. Świetnie zrealizowany komiks, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o rysunki, właściwie obie historie powinienem powiedzieć, że są tam świetnie zrobione. No i na pewno czekam na to, co możecie sobie oczywiście i powinniście obserwować Doompipe na Facebooku. Tam się pojawiają plansze z Grety Herbaciary. I tego też jestem bardzo, bardzo ciekaw. Więc trzymamy kciuki za ten projekt. Kolejny fajny, dobrze zapowiadający się, przemyślany projekt. No i co? I Doompipe'owi wystawiamy możliwie jak najwyższą ocenę. Mhm. Zachęcamy do tego, żeby nabyć tego zina, gdy już się ukaże drukiem, bo zdecydowanie fajna rzecz. To prawda. A jak nabędziecie antologię to znajdziecie tam również nową
serię Tomasza Kaczkowskiego, którą, jak sam pisał, jeśli da radę, to będzie kontynuowane pod szyldem Doompipe. Nic złego nie będzie, się nazywa. No i rysunki, mam nadzieję, że wiecie, jak wyglądają, od Tomasza Kaczkowskiego. Zrobił też niesamowity Inktober połączony z... Aha, właśnie, to mieliśmy zrobić. No tak, dobra. Zrobił niesamowity Inktober połączony z polskimi bajkami. Zacznie tylko z polskimi? Z klasycznymi animacjami. I no na pewno zwróćcie uwagę na Doompipe'a, bo jest szansa, że trafi do listy komiksów, które można, wydawnictw, od których komiksy można brać w ciemno. My serdecznie polecamy. Tak jest. Natomiast teraz przeniesiemy się do Ameryki Południowej. Again, Andrzej. Aha, tak, dobrze. Mianowicie... Jako naczelny kibic naszego podcastu... Powinniśmy się tu tłuc dzisiaj, bo Górnik zawsze wygrał z Zagłębiem Sosnowiec i wiesz. Tak? Tak. No proszę. Wyszła piąta część Barasów Emilio Utera, wydane przez Mandioka. Cena tutaj okładkowa jest 20 zł i to jest koniec Barasów w Polsce. Więc jest już cały komplet do kupienia. 5 tomów, zeszytów. No, 5 numerów się ukazało. Przeczytałem sobie jeszcze raz od początku wszystkie, żeby wejść w to na świeżo. I bardzo fajnie ten piąty numer zamyka wątki, które się pojawiały wcześniej. I jak myślałem, że już we wcześniejszych numerach tam chłopaki grubo pojechali z różnymi pomysłami, to przyszedł tom piąty. I rzeczy, których tak naprawdę się nie spodziewałem, że można zrobić, a jednak. I serdecznie wam to polecam. Jeśli w ogóle nie mieliście wcześniej styczności z Barasami, to przeczytanie 5 tomów na raz na pewno będzie super. Jeśli, no tak jak ja, czekaliście na piąty numer, to powiem, że warto było czekać. Rysunkowo, jak też Krzysiek wie, w pierwszym numerze chyba, albo w drugim numerze się zgubiłem. W sensie musiałem sobie parę razy całą planszę przeczytać jeszcze raz, ponieważ nie ogarnąłem od razu rozkładu kadrów. Natomiast tutaj w piątym numerze bez problemu wszystko pięknie idzie, wszystko jest czytelne, postacie też bez problemu rozróżniacie. Zresztą po tych przygodach, które przeżyli, to ciężko jest ich nie znać. Kończy się naprawdę naprawdę fajnie. Jest to też takie, moim zdaniem, dobre zakończenie serii. W sensie jakby się chciało, to można by to dalej wydawać, ale nie uważam, żeby była potrzeba na to. Tak naprawdę. Tutaj za przekład odpowiada Marek Cichy i no nie żebym znał oczywiście oryginał, ale jest fajnie przetłumaczone i bardzo fajnie jest też operowane językiem grupy, o której opowiada. Więc przekleństwa się pojawiają, ale nie w takiej formie infantylnej całkowicie. W sensie, że słowo za słowem. Pojawiają się często, no ale są wzmocnieniem, tak jak wiemy, jak brzmi język, powiedzmy, uliczny. Więc tutaj to tłumaczenie na bardzo, bardzo fajnym poziomie. Historia jest bardzo fajna, rysunki są super. No bardzo fajny czarno-biały komiks o kibicach, którzy bardzo kochają swoje kluby, a tutaj mamy no, rozliczenie się ze wszystkimi rzeczami, które pootwierały wcześniejsze tomy. Ładna klamra spinająca wszystko. Także jeśli wcześniej nie czytaliście Barasów, to ogarnijcie sobie wszystkie 5 tomów na raz, a jeśli czytaliście, no to pewnie wam się podobały i tak ten 5 tom kupicie. Ja się bardzo cieszę. Baras było też całkowicie zaskoczeniem dla mnie, tak jak z Krzyśkiem, dowiedzieliśmy się, że Mandioka powstaje i
Właściwie pierwszym komiksem, który będzie, będzie wydawany, to będą komiksy o kibicach argentyńskich. Mhm. I było tak, a dobra, czyli nie dla nas, ale później w Łodzi kupiłem chyba tam dwa. Te co były. Albo trzy, no. Numery. I to było tak fajne, a później Mandioka, no wiadomo co zrobiła. Zrobiła jakąś niesamowitą rzecz i zaczęła wydawać tak piękne komiksy, bez których byłoby mi smutno, jakbym ich nie znał. Jak chociażby Fawela w kadrze, która no do tej pory tkwi w mojej pamięci. Je było super i na te następne produkcje, które od nich się ukażą, czekam też no tak naprawdę z zapartym tchem. Więc sprawdzajcie, wspierajcie polskich wydawców, którzy mają odwagę przynosić nam coś nowego niż amerykańskich superbohaterów, których i tak czytam, żeby nie było, że tu jestem jakimś hipokrytą, ale to no, dzięki temu poznajemy rzeczy, o których nie mamy pojęcia. No i o ile większość osób myślę, że zna angielski, to dostęp do anglojęzycznych w oryginale komiksów jest dość łatwy, to jednak przez to, że na przykład nie znamy francuskiego albo hiszpańskiego, to nie wiadomo, ile komiksów nam ucieka. Mhm. A wydawnictwo Mandioka udowodniło nam, że warto wierzyć w ich gust. Oj tak, zdecydowanie. Ja tutaj dorzucę, że komplet 5 tomów, zeszytów, albumów serii Varaz na Gildii w chwili obecnej można kupić łącznie za 61,50. Więc... To jest jakaś super kosmicznie dobra cena. Tak, bo w tom pierwszy, trzeci i czwarty są po 12 zł, tom drugi z jakiegoś powodu jest za 10,50, ma wyższy rabat, a najnowszy jest za 15. No to... Więc jak najbardziej... Nie ma argumentów, cała seria za 60 ziko to jest super opcja. Jak najbardziej, polecamy. Zwłaszcza, że Mandioka też pojawia się na festiwalach, także ich tam pewnie też będziecie mogli złapać i kupić osobiście. Ja bardzo polecam i jak zawsze kibicuję całemu wydawnictwu. Baras skończyło się no w piękny sposób. Dobrze, więc teraz przejdziemy do kolejnego serialu, ale też będzie parę słów o komiksiku, od którego ten serial się wziął. I oczywiście jest to Umbrella Academy. Jestem z nas dumny, bo udało nam się przerobić cały ten sezon, co zwłaszcza w moim przypadku jest takim naprawdę wielkim osiągnięciem, biorąc pod uwagę to, że standardowo produkcję Netflixa oglądam 3 miesiące po premierze i trwa to 3 miesiące kolejne. Swoją drogą, słyszałeś? Nie do wiary, Punisher skasowany. Wow, naprawdę? Nie spodziewałem się. Jessica Jones też. Kurczę, czujesz? Nikt się tego nie spodziewał. Szok. Natomiast Umbrella Academy ukazało się i powiem tak. Pierwsze 3 odcinki, które sobie w takim pierwszym strzale obejrzałem, były bardzo mocno trzymające się komiksu. Natomiast potem się to troszeczkę rozjechało, ale absolutnie nie uważam tego za coś złego, ponieważ okazuje się, że w przypadku przynajmniej Umbrella Academy różnice względem komiksu wcale nie okazały się być gorsze, nie okazały się też, powiem też tak, że nie okazały się też być lepsze, ponieważ bardzo fajną historię dostaliśmy, serial mi się mega podobał i to samo mogę powiedzieć o komiksie, więc pomimo tego, że jest dużo różnic. W obu wersjach bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. I jeśli chodzi o komiks, to przejdziemy do niego może troszeczkę później. Czy od niego zaczniemy? Jak wolisz? Znaczy myślę, że możemy trochę mieszać. Mhm. I tak chyba będzie najłatwiej, więc w rozpisce pojawi się po prostu Umbrella Academy komiks i serial jako jeden temat. Nie wiem, czy natrafiłeś na internetowe bóle dupki dotyczące tego serialu. Nie, ale jeśli mówimy o internecie, to ten zwiastun wypuszczony przez polskiego Netflixa z Piotrem Frączewskim jest tak zabawny i jest naprawdę super, super rzeczą. Mhm. No, potrafią uderzyć fajnie w marketing. Zauważyłem... O co był ból dupy? Znaczy zauważyłem, gdzie... Że rumor była czarna. No... Trafiony, zatopiony.
Znaczy, wiesz, no oczywiście wielce bolało. Ja generalnie może zacznę tak troszeczkę na oko. Gdy wpuściłem sobie pierwszy odcinek, pojawił się znaczek Netflixa, inny niż dotychczas. A bardzo mi się podoba ten. Byłem przyzwyczajony. Tak, jest spoko. Tylko gdy to N się rozjeżdża i widzimy przez moment taką piękną tęczę, to ja mówię, o, ale będzie bolało. Bo wiadomo, Netflix jest często bardzo mocno krytykowany za, wiesz, Czarna Ciri, co oczywiście okazało się nieprawdą i tak Czas dalej. Żałuję. I tak dalej, i tak dalej. No ja liczyłem na czarnego Geralta bardziej, ale ten. No i tak mówię, że zobaczyłem tą tęczę. Albo, że Ciri będzie Karłem. Też mogłaby być w ogóle chłopcem albo coś w ten deseniu. No ale ten, zobaczyłem tą tęczę, mówię, uhuhu, no już podejrzewam, że jak wejdę na polskiego Facebooka od Netflixa, to tam już będzie wybuch konkretny, ale trafiłem na zupełnie co innego. Okazało się, że właśnie ktoś nie dość, że liczył stosunek kobiet do mężczyzn w tym serialu, to jeszcze w dodatku te półtorej osoby, które chyba przeczytało komiks albo przynajmniej widziało jakieś strony przykładowe, no miało właśnie problem z kolorem skóry Allison i z kolorem skóry Bena, bo ten, wiesz, też był taki, że tak to ujmę, proszę mnie nie bić za to, co powiem, lekko skośny, nie? Więc był wielki problem. The Horror, okej. Okay. Tak. Tak, bo ja... O, w ogóle zapomniałem, znaczy on się tam pojawia, ale siedzi z tyłu. W ogóle nie pomyślałem, że komuś może to przeszkadzać, ale wiesz, dla mnie cały czas ewenementem jest to, że jak wychodził Harry Potter do kina, to ludzie byli oburzeni o to, że ta któraś tam z dziewczyn, nie pamiętam szczerze mówiąc, jak się nazywała w książce, ale miała nazwisko Lee i że była Azjatką. Mm-hmm. Ludzie mieli o to problem. Czy ktoś ma nazwisko Lee? Bo dla nich była Brytyjką, którą po prostu miała takie nazwisko. I powinna być biała. No, okej. Okay. Także, ale wiesz, to jest, niektórzy wierzą, że Ziemia jest płaska. Tak, o tym też fajny dokument na Netflixie jest. Bardzo zabawny. Płaskoziemcy, polecam. Dobra beka. Okay. A szczepiony byłeś? Oczywiście. No to dobrze, no to możemy. Dlatego żyję. Możemy nagrywać, wiesz, dalej w takim matka razie. Matka natura ogólnie by chciała, żeby jedno na pięć dzieci przeżywało, żebyś ty wykitował po 50, więc... No, nie będę z tym dyskutował. Ale wracając do... Zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń. No, ale wracając do Umbrella Academy, tak, oczywiście jak zwykle były jakieś problemy, więc trzeba je sobie tam troszeczkę odsiać i gdy już wolni od tego, co może niektórych boleć, zasiądziemy do tego serialu, okazuje się, że dostajemy naprawdę fajną historię. Mega mi się podoba Ellen Page jako Wania. Ja tutaj, jako że komiks czytałem raz i to tak parę miesięcy temu, ja tutaj bardzo szybko przyzwyczaiłem się do ich serialowych ników niż tych komiksowych. Mhm. Więc taki mi się... Wania była Wanią, tak, więc Taki mi się będę posługiwał. Bardzo mi się podobała właśnie Ellen Page jako Wania, która będąc tą szarą myszką, wiecznie taką pomijaną z wielką depresją, bo to ewidentnie było widać fajnie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że bardzo często sceny, w których Wania jest sama, są takie szare. Mhm. I żeby podbić to fajnie. I ubiorem to też jest podbite, bo jak nareszcie możemy znaleźć mniej więcej jakieś kolory, to jakby kostiumy Wani są wyprane z nich praktycznie. Mhm. Tak, ale jak dla mnie i tak największym wygranym tego serialu jest, tutaj sobie oczywiście muszę pomóc, jest Robert Sheehan. Sheehan przez 2 E, więc to tutaj już nie wiem, jak to przeczytać, który grał Klausa. Ten gość po prostu kradł show momentami i no oczywiście... dobra, już nie będę mówił, co tam kogo i gdzie bolało, ale jak dla mnie to była zdecydowanie... być ból dupy. Jak dla mnie to jest zdecydowanie najjaśniejsza postać w tym serialu, bardzo fajnie zagrana. Ogólnie... Bardzo się też różniąca od komiksowej. Tak, w sensie seans z komiksowej Umbrella Academy posiadał jeszcze jakieś tam dodatkowe moce, które tutaj się nie ujawniły. Bo chodził po ziemi, w przeciwieństwie do tamtego, który non-stop latał, bo mógł.
Ale fakt faktem, postać właśnie Klausa serialowa bardzo, bardzo fajna. Jak wrócił z pewnej wyprawy, to też było to widać. Właśnie to też chciałem powiedzieć, że to jest chyba postać, która zdecydowanie najmocniej się rozwinęła w trakcie tych 10 odcinków. Taki barwny był, takim ciekawym dodatkiem, bo tutaj ta rodzina taka mocno dysfunkcyjna, ale o każdym można było coś powiedzieć, że no ten jest nożownik i to było... A drugiej mocy Krakena Diego nie było tutaj pokazanej, bo on oddech bardzo długo wstrzymywał. No myślę, że jest tu jeszcze dużo rzeczy do pokazania w ewentualnym kolejnym sezonie, ale chodzi mi o to, że... Myślę, że będzie kolejny sezon, bo... Ale generalnie chodzi mi o to, że każda z tych postaci można ją było tak scharakteryzować... jeszcze? Przepraszam. Nie, dziękuję. Można ją było tak scharakteryzować dosłownie w jednym zdaniu. Natomiast od jego tutaj już jest materiał na trochę więcej i właśnie to, jak ta postać się rozwijała na przestrzeni tych raptem 10 odcinków, bardzo mi się podobało. Bardzo mi się też, skoro już o tym wspomniałem, bardzo też... Chciałeś powiedzieć o Diego czy o Klausie? O Klausie, okay. Oczywiście, racja. Dziękuję. Oczywiście to, co też mi się... To, na co też muszę zwrócić uwagę, to jest to, że ten sezon nie był za długi. Co przy Netflixie... 13 odcinków. Co przy Netflixie się bardzo często zdarza. To prawda. Niestety to prawda, bo czasem są takie dłużyzny jak filery w anime. Oj, filery w anime, to było... Z wyjątkiem tego, jak Goku się uczył jeździć. To było przezabawne. Tak, to jest najlepszy filer w historii. Też mi się bardzo podoba to, jak zostały pewne rzeczy rozwinięte względem komiksu. Na przykład mój ulubiony duet serialowy, czyli Hazel i Chacha. Oni w komiksie nie mieli takiej roli, tak bardzo podkreślonej. No tam było tylko paru tych agentów temporalnych i zniknęli dość. Tak, dość szybko, a tutaj byli od samego początku do samego końca. I zwłaszcza Hazel, nie dlatego, że nazywa się tak jak postać Sagi, którą bardzo lubię, ale był bardzo fajnie prowadzoną postacią, taką zaskakującą momentami. Jego wizyty w sklepie z pączkami zawsze były bardzo fajnymi fragmentami kolejnych odcinków. To, co mi się też podobało, efekty specjalne, które były dobrze zrobione. Mega fajna animacja. Pogo? Pogo, o, dziękuję. Znaczy w ogóle to jestem pod wrażeniem, dlatego że Pogo był robiony na dwa sposoby. On jest i animowany, i wyrzeźbiony. Bo Frangipoli to robił jego taki amerykański artysta filmowy. Rzeźbił, odlewał, znaczy nie rzeźbił, on chyba robił odlew silikonu i malował silikon. No i jakaś animatronika do tego była pod spód założona, więc jakby zgranie tych dwóch i pełnej animacji komputerowej i połączenia tego z fizyczną rzeczą bardzo fajnie zrobiono. No tutaj... Postaram się wrzucić post na naszego tego. Zapisz sobie albo coś w ten deseń. No tutaj generalnie właśnie tak jak wspomnieliśmy wcześniej przy Doom Patrolu, że były takie momenty, gdzie te efekty specjalne to było takie natomiast w Umbrella Academy chyba nie było takich momentów. Tam do każdego efektu specjalnego, czy do większego, czy do mniejszego przyłożono się bardzo fajnie. Podobały mi się te momenty z zamrażaniem czasu, które pojawiły się, zdaje się, dwukrotnie. Co najmniej. Co najmniej dwukrotnie. No i to fajnie wyglądało. Nie wiem, czy jest jakaś rzecz, do której mógłbym się przyczepić. Muzycznie bardzo spoko to wygląda. Muzycznie było cudownie. Scena z pierwszego odcinka z tańcem. No w ogóle. Jest świetnie zrobiona. I te jakby różne style taneczne, które też podkreślają odmienność wszystkich postaci, które tam były. Super rzecz. Nie, masz coś, co mógłbyś zarzucić temu serialowi? Nie, tak. Znaczy, w swojej kategorii był po prostu fajną rozrywką, nie? To znaczy, Umbrella Academy jest jednym z moich ulubionych amerykańskich komiksów. I jasne, że się zastanawiałem do końca, czy jak się w końcu pojawi White Violin, czy będzie wyglądała jak komiksowa White Violin, bo to był cudowny projekt postaci. No ale tak nie wyglądała, no i to miało sens. Nie było też rzeczy
w komiksie mogli sobie pozwolić na więcej, bo więcej rzeczy tam przechodzi. Tak samo jak powiedzmy w filmowych Watchmenach, jakby zrobili końcówkę komiksowych Watchmenów, no to stary, żenujące. Natomiast jakby tutaj zrobili sam początek, czyli pierwszą, tutaj pierwsza misja Umbrella Akademii w świecie to był napad na bank. I to było bardziej realistyczne, nawet pomimo udziału horrora, który tam no, bardzo pięknie pokrył się cały krwią i taki smutny tam siedział. Mhm. To nawet pomimo tego, że w komiksie ich pierwszą misją było to, jak wieża Eiffla oszalała. To świetnie to pasowało mimo wszystko i jasne, że wiesz, komiks dawał jakieś rzeczy już od samego początku, które cię, wiesz, zastanawiały, jak było o ich ojcu, nie? O Hargreavesie. Mhm. Jeden chyba z pierwszych kadrów poświęconych jemu jest o tym, że jest kosmitą. Ale nie była pokazana jego twarz, tylko że jego maska była jakby zdjęta i położona obok. Cieszy mnie, że nie było to jeden do jednego z komiksem, bo wtedy po co to oglądać? Bo wtedy jest szansa, że wiesz, ktoś lubi komiks, obejrzy to, fajne inne podejście. Ktoś obejrzy serial i sobie myśli, kurczę, jeśli to jest na podstawie komiksu, to może komiks też jest spoko i przeczyta komiks i ma co innego. Robienie takich rzeczy jeden do jednego jest tak naprawdę gówno warte, bo odtwarzasz. Więc to, że bazowało na Umbrella Akademii, a nie ekranizowało tego komiksu, uważam za dobry ruch. Bawiłem się dobrze. Muzycznie było kosmicznie dobra. Mhm. Z takich właśnie małych pierdółek, które zawsze mi robią serial albo film, tak jak odwracająca się ręka, tak w Suicide Squad. Kaski Hazel i Chachi, że one się pompowały, ale wydawały dźwięk stali, jak ktoś w nie uderzył. Hmm. To było tak fajne. No i to, jak się zjarali i no. To tam też jest piękna scena tańca. Muzycznie... No jest dużo scen tańca w tym serialu. Jest dużo scen tańca, ale muzycznie świetnie. No, przepiękne małe teledyski są w tych 11 odcinkach? 10, przepraszam. W tych 10 odcinkach są przepiękne małe teledyski, pięknie zmontowane pod muzykę. Strasznie się śmiałem wielokrotnie na tym. Pogo był fajnie zrobiony, ich matka była fajnie zrobiona, zupełnie inaczej niż na przykład w komiksie, gdzie ona się pojawia raz. Mhm. Tak naprawdę. No myślę, że horror się pojawi więcej w następnych sezonach. Zobaczymy. Odegrał jakąś tam rolę większą niż w komiksie. Pamiętam, że jak mówiłem o komiksie, jak mi go w końcu pożyczyłeś, to po pierwszym tomie... W końcu pożyczyłem, tak jakbym ci znaczy, go blokował. Inaczej, jak ja go w końcu pożyczyłem. No, dziękuję. No to pamiętam, że chyba wspominałem, że... Bardzo byłem ciekaw tego, co się stało z horrorem, tak w zasadzie, bo w komiksie to bardzo mało o tym jest w ogóle powiedziane, dlatego też byłem zdziwiony, że jest dużo większa jego rola w serialu, ale też fajnie to wyszło, miało to sens jak najbardziej. Miało. Też jakby to jest pierwszy tom Umbrella Academy Apocalypse Suit jest pierwszym tomem. Było jeszcze Dallas z pełnych tomów. Był jeden specjalny zeszyt i jeden na Free Comic Book Day. One są darmowe, możecie w aplikacji Dark Horse je sobie przeczytać. No i teraz tak naprawdę skończył się ukazywać Umbrella Academy Hotel Oblivion. Czytałem pierwszy zeszyt i no jak się pojawi cyfrówka cała w formie tomu, no to sobie na pewno przygarnę, bo Umbrella Academy. A może poczekasz na polskie wydanie? Może poczekam na polskie bo wydanie. Bo jakby nie patrzeć, tym razem zapowiedział je ktoś, kto wydaje komiksy, a nie tylko je zapowiada. Tak, no i jeśli serial wam się spodobał, to poczekajcie na polskie wydanie oczywiście od Kabumu, bo będzie. I to jest, to jest coś, czego... Pierwszy plus. Dokładnie. A komiks jest wspaniały, fajnie, że ukaże się na naszym rynku.
Ciekawe w jakiej okładce tak naprawdę. Mam nadzieję, że w tej co ja mam, bo jest ładna po prostu. Tak, ja trzymam kciuki nie tylko za tą okładkę, ale także za miękką oprawę. Nie no, myślisz? No wiesz, no Klaus na twardo, Dracula na twardo, to czemu i chociaż z drugiej strony wszystko. Ale to są pojedyncze rzeczy, a ale Umbrella jest serio. No tak, tak. No ale zobaczymy, tutaj już od wydawnictwa to zależy. Ja bardzo, no tak czy siak, nabędę. Pędem nabędę. Natomiast to, co się tylko tak troszeczkę zastanawiam w wersji, co do wersji komiksowej, to jak długo będą powstawały te kolejne miniserie, bo Gerard Way zapowiedział, że ma zamiar skończyć Umbrella Academy na 5 miseriach. Chyba, że czyli jeszcze dwie. Chyba, że coś pomyliłem i na przykład powiedział 6, ale chyba 5. Więc no, patrząc na to, jak ta trójka długo powstawała, to może być kiepsko, ale trzymamy ale kciuki. Teraz też jest trochę inna machina napędowa. Mhm. Trochę nie ma jednego imprintu, który był cudowny. No tak, no niestety nie wiecznie ma. Wiecznie nieodżałowany Young Animal. Mhm. Ale myślę, że prędzej czy później. I akurat jak wyjdzie polska wersja komiksu, to ją pewnie na pewno ją zrecenzujemy. Mhm. I przy okazji powiemy też sobie o drugim tomie, czyli o Dallas i o Hotel Oblivion. Tak jest. I zamkniemy w ten sposób sobie temat tego komiksu na czas obecny. Mhm, taki jest plan. Jeśli chodzi o sam komiks Umbrella Academy, to ja go uwielbiam rysunkowo, ale Gabriel Ba jest... No, jest półbogiem, więc nie wiem, czy jest coś od niego, co mi się nie podobało. I pamiętajmy, że zrobił też Day Trippera, dokładnie, który jest komiksem do sprawdzania, czy można ufać ludziom. Dokładnie. Jak ktoś nie lubi Day Trippera, to nie jest dobry człowiek. Dokładnie. To nie jest, można ufać. To jest naukowo potwierdzone. No i co? I empirycznie sprawdzone jeszcze więc. Dokładnie. I trzymamy kciuki za to, żeby Umbrella Academy nie było kolejną rzeczą, która wypadnie Dark Horse'owi z oferty, bo ostatnio strasznie dużo rzeczy oni tam tracą. Nawet teraz Usagi się przenosi do IDW. Alieny i Predatory niedługo im odpadną? Kurczę, niedługo tam nic nie zostanie. Alieny i Predatory są ich licencją. Nie? Znaczy, mieli na to licencję. Mhm. Więc to też trochę inaczej, jak masz, wiesz, coś stworzonego u nich. No, no tylko wiesz, tak mówię, że Star Wars, Conan, Aliens, Predator, Zbir, Usagi Zbir teraz. Wypad? No, Zbir będzie kontynuowany w wydawnictwie. A, ten co Eric Powell tak, swoje ma. Dokładnie. Więc Albatros Press, czy coś takiego to jest? Chyba tak. No, jest tam strasznie dużo rzeczy ostatnio poodpadało, więc trzymamy kciuki, żeby po prostu mieli co wydawać jeszcze. Mhm. No, więc tak, serial jak najbardziej fajny. Polecamy, jeśli ktoś nie obejrzał. Komiks wspaniały, ale czekajcie na polskie wydanie, bo warto wspierać wydawców, zwłaszcza takich jak Kabum. I my się dobrze bawiliśmy. Tak jest. I przy komiksie, i przy serialu. Tak jest, zdecydowanie. I na dzisiaj już będziemy kończyć. Zaraz przechodzimy, można powiedzieć, do kolejnego odcinka, ale to już zobaczycie, jak będzie. Za jakiś czas. Jak tak będzie. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się następnym razem. Dokładnie tak. Czołem. Cześć.